Siemanko, z tej strony Wadr, witam was w kolejnym odcinku Życia ulicy w GTA 5. Widzowie, w ostatnim odcinku Wagosi dostali mocną przekopę od nas, ale no widzowie, może być teraz przechlapane. Dobrze, że już nie ma naszego OG, czyli nie ma Markusa, bo by jeszcze bardziej się nas wkurzył, że znowu wojnę jakoś rozpętaliśmy. Ale widzowie, nie teraz to jest ważne, teraz wracamy właśnie na chatę. Kieruje Lidia. Dobra widzowie, pamiętajcie, łapeczki w górę pod tym odcinkiem gwarantowane muszą być, żeby kolejny odcinek był jutro o godzinie 17, więc jeżeli zostawicie dzisiaj łapeczki, to jutro będzie kolejny odcinek. Oczywiście pamiętajcie też o subskrypcji tym kanale, ale żeby właśnie tego kolejnego odcinka nie przegapić, już jutro o godzinie 17, ja was zapraszam do odcinka. Gdzie jest młody? Zgaduj. Nie wiem. Musiał wysiąść po drodze przecież. No tak. Bo tam musiał mało jechać do galerii. Dobra, ale nie żeby coś, ale w prawo mieszkamy, nie? Już nie musisz jechać na dzielnicę. No w sumie rację już zapomniałam, wybacz. No właśnie. Ogólnie jak tam rana twoja, Travis? Piecze. Jak piecze? Piecze mnie ona. Dobra, zaraz go opatrzymy. Nie. On nie chciał przyjść do szpitala. I co, będzie żył z kulą, jak dostanie sepsy jakieś? No, Jezu, zaraz mu pomogę, no. Tak, zobaczymy. Jak zwykle w jakieś tarapaty wejdziesz, BMW też już nie mamy. A to wcale żeś nie wszedł w żadne tarapaty, co? No w jakie? A ostatnio co było? Nic, ale dałem sobie radę. Mhm. No a nie? Ja... Nie chodzi mi o to ostatnio. A o co ostatnio? A nie, to! Nie, ciebie porwali! No dobra, ale wyszliśmy z tego cało, tak? Powiedzmy, że tak. No nie, czy powiedzmy, no wyszliśmy, to wyszliśmy. Dobra, jak ty chcesz to wyciągnąć mu teraz z tego ramienia? No poczekaj. Zaraz, macie tutaj jakieś... coś do odkażania? No, a skąd ja mam wiedzieć, tu mieszkamy jeden dzień. Chlebem możesz mu tam odkazić. Jo, jasne. A bo tam masz nie ma Ludwika. Dobra, jest. Czekaj. Mama mi przyniosła, to jest chyba. Ale tylko mami synek. Trochę możecie piec, ale czekaj. Dobra, poleję ci to tutaj. Spokojnie. Jak baba. Dobra. Tam to przetestuj. Ja ją testowałem. Być, czekaj, macie bandaż gdzieś? Bandaż? Nie wiem, no nie mamy chyba, nie wiem. Jezu, może być... to weź! Jezu, faceci, widać, że po prostu no nie mogę z was. Czekaj, co tu macie po szafkach? Bez bandaża nie wytrzyma? A chcesz, żeby krwawił? Dobra, rób. To. Może byś go pod wannę wzięła po prostu, no. Tak, i powinno być... Okej, już. I co? Żyje? Żyje, ręcznikiem musiałam owinąć, będziesz musiał kupić bandaża. O. Dobra, nieważne, mamy browary, tak? Chcesz go teraz jeszcze upić? No co, nie będzie czuł? Patrz, jak on wygląda, patrz, jak on wygląda. Ja się zgodzę, strojem. O, nie będę tego czuć. Mamy piwo, trzymaj. Ten już pierwszy, no wiadomo. Widać. O Jezu. A ty się nie poczęstujesz? Ja się boję z wami pić, wiecie? Dlaczego? Już i tak po jakoś, wszystkim. Jakoś, tak? To, że po wszystkim to wiesz, no ale nie wiem, jakoś się obawiam z wami picia. Wagosi i... no. Już nie żyją. A, czyli jednak. Dobra, powiedzmy, że jedno wypije, resztę sobie wypijecie wy. Dobra, Travis. Ty już tak nie dzwoń sobie po koleżkach, gadając jakich z nami. Koleżkach? Tylko nie, wystarczy, nie, żebyś ale powiedział. Ale ja po żadnych koleżkach nie dzwoniłem. A co było? Ale nie, akurat ja wiem, o co ci chodzi. To było specjalnie zamierzone, tak? Ale nie dzwoniłem do kolegów akurat. A do kogo? Nieważne. Co, myślisz, że miałem się żalić do kolegach? A, ja do mamy. Tak, chciałbyś. Czy do Nory? Chciał. To chyba byłby pierwszy, do żalenia się do niej. Ale nie wiem, czy ona go prędzej za to nie zabiła. Za co? Za tą strzalinę? Mhm. A czemu miałabym go zabić? Co? Widzisz, co się ostatnio z nim dzieje? Co się z wami dzieje? Nie wiem, wy sobie... Jest to stary. Się zaraz doprowadzicie do rozsypki. Szans, dzięki, że mi uratowałeś. Spoko. A mi to się podziękuję, co nie? No okej, okay, dobra. Dzięki, no ale... Dobra. Szacun. Wiesz co, story. No. Może za bardzo mi odkleiło przy tym Markusie wtedy. Ty za bardzo pyszysz do ludzi. Powinieneś się nauczyć. Być pokorny jak ja. Nie powiedziałbym, że jesteś pokorny akurat. Lidia, jestem? To zależy, w jakich momentach. A w jakich nie jestem? Lubisz często pokazywać swoje rogi. Dość często. Bo trzeba. Bo trzeba. Tak. No okej. Okay. Zobacz, patrz jak on wygląda, no zobacz. No ja widzę jak on wygląda. Zresztą komu się nie zagoi, wiesz o tym? No. No chyba, to że będziesz po leki wszelkiego rodzaju. Jakie pyszczenie? To, że tam pojechałem i mnie wystawił, to jest pyszczenie? Kuzyn się wystawił. Tak. Ciekawe. A co? Ja, dobra, chlejcie to do oporu, mamy tego dużo. Mieliśmy płacić 5000?
Nie. Za tydzień? No właśnie. Jakie 5000? Nie, ale przecież ci mówiłem, jak to było. Ile mi powiedzieć, że od teraz 5000 miałem mi z góry zapłacić. Boże święty, dobra. Travis, zdrowie, Lidia, zdrowie. Za udaną akcję. Za udaną. Tylko ja was błagam, weźcie się tak z nimi nie pozabijać, albo przynajmniej wy się wybrońcie od takiego czegoś. Dobra. Widzowie, słuchajcie, kolejny dzionek, budzimy się w nowym naszym łóżku. Tylko właśnie widzę, czy my nie mieliśmy spać na kanapie? Halo, para zakochana, nie będę chodził, bo nie wiem czego się spodziewać. O czym ty mówisz? Dawaj śniadanie gotowe. O czym ty mówisz, gdzie jest Lidia? Za tobą, mój drogi. Co? Gratuluję. Co jest, widzowie? Gratuluję. Zrobiłem dobre śniadanie z tej okazji. Travis, przestań, łeb mnie przez was już boli. Co? Nie miałem spać na kanapie? A ja nie wiem, jak żeś się tam znalazł. Śpię, spałem. Dobra, to okej. No mówię, pizzę. To pizza na śniadanie, to dobre jest, tak. Naprawdę. No nie? Bo dużo kalorii, dużo tłuszczu, dużo... No, z okazji ja czuję, tego, że ja was no. będę chyba musiała nauczyć zdrowego odżywiania. Ciekawe jakiego. Wy się tym utuczycie przecież. No i co, trzeba mieć siłę, nie? Trzeba mieć muskulaturę. Czekaj, ty to mówisz myśląc o pizzę? Kryste. Dobra, stwierdzam, ja sobie... żebyście toczącymi się kuleczkami. Nie, nie, ja wezmę to, co miałem od Kyla. O fuj, znowu będzie śmierdziało. Co no fuj? A tobie tam nie śmierdziało, jak on to wczoraj zjadł? Jakoś wiesz... Nie wiem. Ja nic nie pamiętam. No tak, no wy nic nie pamiętacie, rozumiem. Ty coś pamiętasz? Nie wiem, ale mi by się przydało przebrać. Ja sobie zjem batona proteinowego. Dobra. To przebierzmy się. Mhm. Dobra, widzowie, otwieramy szafę, przebieramy się i wychodzimy zaraz na dwór. Przebrany? A, ty już byłeś. O cholera, jak barwnie. Co? No, wiadomo. Dobra, to co? Może wyjdźmy? Do szkoły dzisiaj idziemy? Nie, nie, ja nie mam siły. Mnie głowa boli. Możesz sobie jechać, jak chcecie. A czemu nie chcecie do szkoły jechać? Ja w takim stanie nie pojadę. Aha, wiesz jaki, ja mam teraz lekcje w ostatnim roku tragiczne, tak naprawdę prawie nic. O co? Travis chciał do szkoły się zapisać, mama mu kazała, a teraz tak nie chce chodzić do szkoły. Jak to jest? Witam, witam. Mam pytanie, wam się coś kurde nie pomyliło? Co? No, wprowadzać się tutaj, gdy trwa wojna? Jeszcze gdzie wasi zaczęli do nas strzelać? Ale... Ja, przecież to wy zaczęli się strzelać. Wy zaczęli się strzelać. Po pierwsze, to ty się zamknij, bo nie z tobą rozmawiam. Ale ja tutaj też mieszkam. Zamknij się. Ale panowie, proszę was. Przez was zginął jeden z naszych. To może teraz oko za oko, ząb za ząb, co? Nie. Wiesz co, panowie, ja mam lepszy pomysł, tak bez broni, tak jak to mi zawsze powtarza. Przynajmniej między sobą oczywiście. Może tak jak to Markus przeważnie mówi, może coś, wiecie, coś w zamian zrobimy, żebyście tak... Co? Żeby oni pokutowali swoje winy, tak powiem. Dobra, niech będzie. Zgodzę już weź się. Do nich niecali, proszę cię. To niech tamten debil schowa broń. Schowaj to, Travis, do cholery jasnej! Schowaj to, chcę to załatwić po dobroci, tak jak ojciec przeważnie tutaj z nimi to załatwia, no błagam was. Będą nas celować. Schowaj Jezu, to. Odłóż no, to, bo zaraz strzelę. Travis, opuść to. Niech wam będzie. Dziękuję. Gorsza strona. Też możecie, proszę? Zielony. Dobrze, tym razem dziękuję. Wam daruję to i nic wam nie zrobimy. Pod warunkiem, że ukradniecie zioło od waszych ludzi. Uhu. O, no to chyba za duże żądania. Ty naprawdę chcesz własnych okradać? Mam to gdzieś, macie dostarczyć to zioło, inaczej go zaraz odstrzelę. A później przyjdę po ciebie. Dobra. Ogarniemy to. Dobrze. Tak spokojnie. Mam nadzieję, że niedługo zobaczę to. Mhm. Chodź, spodamy stąd. O, Travis. Travis, do cholery. Będzie mi groził. Ej, dobra, to co my teraz mamy zrobić? Nie wiem. Wiecie co, ja nie wiem, czy mój tatuś kochany by się obraził za to, ale możemy jakąś część ode mnie jeszcze z chaty wziąć, co? Ej, stary, a coś, przecież my mieliśmy garaż, plantację, możemy od nas wziąć. No dobra, ale... Czy to będzie dobre? No trudno, powiemy, że tyle mieli. Znaczy, zielone zbawienie, żeby rozprowadzali? Co, chcesz z własnych okradać? Mówię, jakąś część mogę wam dać od siebie z chaty. Ale czemu mówię, czy musimy okradać? Czy nie możemy jakoś tego inaczej załatwić? No to macie jeszcze swoją cudowną plantację. Ale nie mówię, że my musimy im coś dawać. A niby jak chcesz co innego załatwić? No. Jak? No jak? Jednym wyjściem na pewno będzie danie im coś.
ale drugim wyjściem będzie zawiadomienie chłopaków i wzięcie tego w swoje ręce. I zabranie im towaru. W sensie, to mi pasuje. W sensie tym, co tutaj byli. No ale weźcie, już nie róbcie, kurde, tutaj trzody, no błagam was. Ej, no naprawdę, nie wiem, ja nie rozumiem nawet, co żeście zrobili, że w ogóle wywołaliście taką wojnę ze swoimi. Nie, oni się sami przebroli, że handlujemy na ich terenie, co? Mimo że była zgoda wcześniej na to. O Boże, poczekajcie, mam telefon. Okay. Dobra widzowie, słuchajcie, wy wybierzecie, co mam zrobić z tym, co oni nam powiedzieli. To ogarnę ci hajs za tą furę. Żadną ogarnę ile ona furę. Myślisz, że ile ona kosztowała? Tak z 20 koła? No z 30. Nie wiem, albo ci ogarnę jakąś nową, albo ci oddam hajs. Spokojnie. Panowie, musimy jechać do nory. Jak do nory? Teraz. Szybko radzę, bo będzie źle. No dobra, tylko po co? Wam opowiem. Okej. Okay. Dobra widzowie, wybierzecie, co mamy zrobić. Czy mamy zabrać zioło naszym ludziom? Czy mamy widzowie zabrać nasze zioło i im dać? Czegoś nasze zabrać, wiecie jak. Że ci pomóc. Do szpitala nie pojadę, bo już od razu mnie aresztują. Za co się aresztują? No za kulę w ręce. Co, powiesz, że dostałeś chłopie rykoszetem skądś i co? Nie wiem, duże ryzyko chyba. Zawsze możesz powiedzieć, że się wpakowałeś w środek strzelaniny i tyle. No właśnie, no. Albo ci zrobili, nie wiem, drive-by'a. No i tak, nie ma teraz czasu na to. Dali, jedźcie, no, bo nie będzie tam zbyt kolorowo niedługo. A co się tam dzieje? Włamuje się ktoś znowu? Nie, ale Nora chce się wynieść z domu. Czemu? Pokłóciła się znowu z rodzicami na temat, no, podejrzewam, że już wiecie jakiego. No, przeszło na wsparcie, już miejsca nie ma praktycznie. No, ale ona chce się wynieść i powiedziałam, no, że... Nie, luz. Cholera, jak dla nas dwóch już było mało miejsca. No, teraz trzech. Ja mogę wrócić z Norą do siebie. Nie. O, whisky. Co whisky? Skąd ty masz whisky w samochodzie? To nie jest... No, tak, nie wiem. Tak, się znieczulaj. Tak, chlej jeszcze, człowieku, tutaj. Tak, no bo... Jeszcze mnie to strasznie. Jezu, dobra, jeszcze potem pojedziemy lepiej po te leki, żeby jakieś przeciwbólówki inne takie. I normalny bandaż, którego nie mieliście. Dobra, ale ta koszulka też daje radę. Koszulka to masz papier toaletowy. Jak papier zmieniłem? To jest podręcznik. A sobie zmieniłem. Teraz podartą koszulkę. Już ten racik przemógł. Nie wiem, skąd wziąłeś ten papier. Ja skąd wziąłem papier? Chyba w snach, kurde, ja nie wiem. No to chyba, ja coś tam, chyba w nocy był ten papier. Ja nie wiem, ja się nie wypowiadam na temat. Ja tam coś wiem, wiem swoje i gratuluję. Co ty niby wiesz, przepraszam? Ja chyba nie wiem. Chybaś uchlany jak świnia, więc co ty możesz wiedzieć? Tak, uchlany. Ja mniej od was wypiłem. Ta, ciekawe. No nie ciekawe, widać tylko widać właśnie, jak leczysz kac teraz ten whisky. Nie, ale tylko mnie to boli. Ta. Proszę, nic nie. Widzisz ten jacht? Niedługo będzie nasz. O, to oby. Na kogo będzie umowa na ten jacht? Na kogoś, kto oburwie pewnie. Jak będziemy poszukiwani, to na pewno nie na nas. Otwarte. Otwarte? A czy to będzie otwarte? Kurde, mogliby wyciąć te drzewa. Wiesz, że ten ich ogrodnik się zwolnił, co nie? Więc tak średnio. Czemu się zwolnił? No bo stwierdził, że za mało mu płacą za to wycinanie. Aha. I sobie znalazł lepszą robotę chyba z tego, co słyszałem. Wow, tą betę to może też weźmiemy, co? Gratisie. To jest normalne, że taką już do chaty wbijamy? Ja do siebie... Ja tu wchodzę do siebie. Święty spokój. Stójcie. Wszystko jest umówione, mamy wszystko ugadane, a ty jak zwykle robisz problem. A ja mam gdzieś, że to jest ugadane, ja nie chcę i tyle, nie będę się więcej z tego tłumaczyć. Ale nie rozumiesz, że na to poszły grube pieniądze, nie ma czasu na jakieś twoje wymysły. Ja was nie prosiłam o to i nigdy tego nie chciałam. To zachcesz. Nie, to wszystko jest dla twojego dobra. Dobry panie Collins, może mogę przerwać? Proszę pana, no że tak do mnie? No ja chciałam tylko tak porozmawiać, może tak zabrać Norę, tak na spacerek i takie tam. Mhm. Bardzo chętnie z wami pójdę. Ja panu powiem, że życia komuś nie może ustalać. Jezu, proszę mnie ustala. Travis, tak? Dobra, nie, Travis, nie, bez takich, bez takich. No co super, no, gościu. Travis. Co? Panowie! Dobra, no. Już. Dobrze, panie Collins, my tak dzisiaj zabieramy Norę. Dobrze, niech będzie w dobrych rękach, przynajmniej w moich. Moich też. No, przecież pan mnie zna, no. Nie, dobra, to bierzcie ją. Dobra. Miłego. Gdzie on polazł, ten Travis? Coś wyszedł z chaty?
W ogóle nie wiem, po co on się sapie do swojego teścia, widzowie, bo to naprawdę jest jego teściu, jak oni już tam, wiecie... Znowu się to sam pożarli. Jezu... Gdzie jest ten cymbał? Nie wiem. A on już nie poszedł? Nie wiem, jak zwykle no, obraził się pewnie. Pewnie nie mógł być męski. Jezu, tak on się próbuje stawiać prawnikowi. No nie wiem, czy teściowi. To jest dobry pomysł. Teściowi! No nie? Prawnikowi. Więc lepiej prawnikowi się nie stawia, ja zawsze miałam dobrą gadkę z nim, więc wiesz. Jezu, tam... Jezu, co znowu mu jest? Schlał się pewnie, no. Jezu, Travis, co sobie znowu? Znowu nie cię wiem. Boli? Pieczo nie boli. Co się stało? Chodzić nie mogę. No, teraz na litość bierze, widzę, na litość. Jezu, znowu ci zaczęło krwawić. Mówiłam ci, żeś pojechał po te cholerne bandaże. Co krwawi? Co się stało? Wywrócił się, no. Weźcie, powiedzcie jej prawdę, a nie. Ja nic nie mówię. Strzelanina była, no. No i się wpakował się w bagno, co no ja powiem. No bo taki jeden kuzyn mnie zdradził i miałem niby płacić 5 koła, a że nie miałem, to podskoczyli do mnie i zaczęła się strzelanina, no. I oberwałem w ramię. Wy jesteście poważni, naprawdę. Czyli nie może być jednego dnia bez problemów? No chyba nie. Ogólnie powiedziałam, że albo bandaże i leki, albo jedziemy do szpitala po prostu. Nie no, jak pójdę do szpitala, to mnie aresztują. Nie, Jezu drogi, ci powiedziałam, co masz powiedzieć, żeby cię nie aresztowali, prawda? Zesrają się, nie aresztują. Ale jest ryzyko zawsze. Nie chcę żadne ryzyko. Kto ci to jest udowodni, powiedz teraz, mi? Że ty umrzesz przez to, że da się zakażenie, a nie, że cię aresztują. No to trudno, to umrę. Co? Jezu, dobra. Tam zaraz trudno. Albo jedziemy do szpitala, albo jedziesz pleki dla niego. Menelu, albo jedno, albo manetki. Drugie. Dobra, Poboli. No. No, umrę, to umrę i tyle. Jezu, tam zaraz umrę. Albo szpital, albo leki dla niego, już ci to powiedziałam. Kto umrze, ten umrze. No i trudno. No. A wy teraz jeden z drugim umrzecie, jak my się dobierzemy do was, autentycznie. O! To było w złym znaczeniu, mój drogi. No, wczoraj w nocy już było chyba. Travis! To Troja. Ej, bez takich! Coś mi chyba ominęło. Tak? No tak. Ominęło ci to dużo. Nie wiem, mnie nie ominęło to, jak do niego dzwoniłem w nocy, jak był u ciebie. Ale ja był musiałem... Sapany. Nie, jak? Musiałem być... Co? Nie byłem zsapany, tylko musiałem być cicho, to tak, po pierwsze. Tak. Nie znam całego kontekstu sytuacji. Jak słyszałam, podobno. No ja nic sobie nie przypominam, żeby się działo. Ja też sobie nie przypominam. Ja też nie. Czyli każdy żyje w nocy. Dobra, czyli temat zamknięty, okej. No właśnie, ja nic nie pamiętam tamtej nocy. Temat zamknięty. Dobra, to weźmiesz mnie, zawieź do tego szpitala. I co ty tym szpitalu będziesz robił? Nie wiem, możesz się sobie jechać gdzieś. Możesz mnie zostawić. Gdzie jechać? Ja wiem! A, no dobra, nie ma problemu. No, ja z tobą zostałem. Cię przejmowałem to, ale dobra. Oj Jezu. Jak z dzieckiem, widzowie, jak z dzieckiem. Jedzie, wpada w tarapaty, potem jeszcze musimy się o niego troszczyć. Powiedzcie, jak dziecko. No i co? Jak z dzieckiem, jak z dzieckiem. Tak, jak z dzieckiem mówię, to sobie poradzę sam, możecie jechać. Ze mną jak nie? Ja nie jestem dzieckiem. Co? No byś nogi nie miał, gdyby nie ja akurat. Nieważne. Przypomnę ci, też miałeś kulę w nodze. Sam bym dojechał do szpitala. Nie chciałeś właśnie jechać do szpitala. Zobacz, zachowujecie czasami jak dzieci. Trzeba zaraz tak, ja tak się zastanawiam, czy wiesz co? No po prostu, nie wiem, no dobra, powiedziałabym, co ja tego nie powiem. Nie, dobra, nie będę niemiła. Jesteśmy mądrzejsi niż kobiety. Nie zauważyłam tego przez ten czas, jak się znamy. Chyba się tak krztusiłam własną silnią. Dzień dobry, ja na chirurgię w sumie. Przewyciąć. Był taki wypadek, który dowód. Kolega dostał kulą na strzelnicy. Taki nieuważny? Tak. Niestety, tak wyszło. Tak, prawda? Jakiś upośledzony. Przestań. Ubezpieczenie jest, to chyba zapłacone, no. A skąd on ma ubezpieczenie, widzowie? Skąd? A ja nie sprawdzam, miałem? Sprawdzam. Skąd on ma ubezpieczenie? No kurde, jego matka przeważnie ma, co nie jest? Jak jest prawniczką. Geniuszu. A ja nie mam. No to pora załatwić sobie ubezpieczenie. Ej, Troy, wiesz dlaczego nie masz ubezpieczenia? A wiesz czemu zaraz możesz nie mieć głowy? Dobra. Jezu, no nie w szpitalu, proszę was. Uspokójcie się, chociaż tutaj. No. Tak, to było śmieszne. No, coś mam. No, można jak najszybciej, bo mnie to pieczę. Tak, zapraszam. Ty, a coś było tej nocy? Ty coś pamiętasz? Ja mam czarną dziurę, tyle ci powiem. To chyba dobrze. Chyba. No i Nora sobie poszła. No, ciekawe dlaczego. No wiesz, poszła z nim, no to co? Ale jestem pewien, czy oni na pewno. To jestem pewna, jakżeś powiedział to, co się tam działo, a ja nic nie pamiętam, a on pewnie nas wkręca. Z czym? Z czym? No, co się działo niby w nocy? No nic się nie działo, przecież on sam robił mnie na pluty. No dlatego, przecież ty byłeś ubrany tak samo, ja byłam ubrany tak samo, no ja sobie jeszcze po pijaku byśmy kurde się przebrali. No właśnie. Gdzie ona idzie, widzowie? Wychodzi stąd?
zakończyła rozmowę bezsensownie. Bo chyba problem, wiesz, taki mały. W złym miejscu chyba parkujesz. Nieważne, policji nie ma. Policji nie ma. To zostawiamy ich tutaj, co? A mamy ich zostawić? No nie wiem, dałoby się sprawdzić potem za jakiś czas, jak to tam, jak za długo będzie to trwało. No dobra, no to jedźmy, no. Gdzie ty niby chcesz jechać? Ja bym sprawdził coś. Niby co? Warsztat Billy'ego. No dobra, a czekaj, to co tam konkretnie się wydarzyło? Bo mi no, nie mówiłeś. To, że pójdzie na Michała? No dobra, no ale przez co, że tylko, żeś się odłożyli tam samochód i co, tak od razu po prostu? Może czy piesa mi, właśnie nie wiem czemu tak od razu. Może zbierali dowody, zbierali? No ale, kurde, no ale jakby zbierali niby dowody, to jakby od razu do niego mieli pojechać? No nie, może przy okazji tej Ferrarki, no nie wiem. No, chyba, że po prostu... Jak was śledzili, bo też mogło tak być, to stwierdzili, że no, to akurat on jechał tym autem. No to też tak mogło być, wiesz o tym? Ale jakby nas śledzili, to by nas też zatrzymali, że wychodzimy stamtąd. No wiesz, nie wiem jak to tam było, nie widziałam. Bo jak tak, to no, warsztat jest już skreślony. Czyli będzie trzeba szukać nowego. To jest jakaś barierka. To pewnie w środku już jest wszystko zamknięte. Wow, no, wow. Czyli tak jak myślałam, lepiej tutaj nie wierzę, wiesz? Myślisz? No. A słabo to zabezpieczyli, w sumie. No dobra, no nieważne, no, widać, że już pewnie ten warsztat będzie spalony. Znaczy, no, na policji, no. Na pewno. A jak tam u twojego tatusia? Przydałoby się do niego pojechać, wiesz? Tak? No. A po co? No, przynajmniej ja bym musiała, bo... No będę musiała pogadać z policją, bo tyle już się dowiedziałam. O czym pogadać? Przecież on nic nie zrobił. Dlatego chcą ze mną porozmawiać. No dobra, dobra. Poza tym to zioło trzeba zabrać z tych garaży. Pomóc ci? No sobie możesz pomóc, no to podjedziemy teraz od razu, jak oni są w szpitalu, będą szyci. Znaczy ja mam szyty. A jak już... Spoko, potem możemy po nich podjechać po prostu. Tak, oni po prostu wiesz, sami się tam zaopiekują sobą pewnie. Wiesz, że Travis teraz będzie miał trochę ciężko, prawda? Dlaczego ciężko? Z nią? Nie, bo jak teraz ma to wszystko szyte, to nic nie będzie mógł za dużo robić, co nie wiesz o tym. I może nie może nadwyrężać ręki. No on nie będzie musiał. Jezu, dobra, facet, po prostu nic więcej nie powiem. No ale taka nie jest taka prawda, no strzelać chyba nie mógł strzelać, no. No właśnie nie za bardzo. Trudno, rozwalą mu się szły, to się rozwalą. A potem ty go będziesz szył, no zobaczę. Nie, znowu pójdziemy do szpitala, zszyją, kolejna strzelina, znowu ale to uszyty. Lepiej tak nie robić, wiesz o tym. Bo? A chcesz, żeby twój kochany kolega stracił rękę? Dlaczego? Sepsy nie dostanie. No nie wiem, no wiesz. A ta widzowiona gada głupoty, no nic mu się nie stanie. Ale nie wiem, czy by te doniczki spokojne do tej fury. Jakoś powinno się udać. No, tak chcesz, to będziesz miał bagażnik otwarty. Barierki, o, no to pięknie. Dobra, jest telewizja nawet. Chodź. Dobra, widzę, podchodzimy wy tam. Wy to widzicie? Pro? Wy to widzicie? Wy mówicie, że ci właśnie oni bronią tego państwa, tak? I że państwo jest bezpieczne, wy to widzicie? To jest wszystko nagrane, wybuchy. W środku miasta jest teraz pełno terenów w Los Santos, a tu wybuchy. Tak pilnują właśnie. Na nich lecą nasze pieniądze. Wszystko na nich leci. Gówno robią. Zapraszam pana młodego tutaj do wywiadu. Mnie? Zapraszam, szybko, tak. Okej. Okay. O co chodzi? Proszę powiedzieć, czy jest pan młodym przedsiębiorcą, widać? Czy pan się cieszy, że pan wszystkie, prawie wszystkie zarobione pieniądze idą na tych nieudaczników życiowych? Wie pan co? Nie cieszę się, ponieważ moje pieniądze powinny być moje, chociaż 1% bym im oddał, ale 99% powinno iść do mnie, dlatego że to ja zarobiłem. Moje no pomysły, właśnie. Moje ręce, patrzcie jak praca. Się zachowują. No właśnie. Patrzcie jak się zachowują, wszystko jest nagrane. Wszystko jest nagrane, no. To jest wstyd i hańba. Państwo musi oddawać pieniądze dla takiego temu, musimy to zwalczyć. W linku niżej w odcinku będzie petycja. Podpisujemy wszyscy tą petycję i pozbywamy się tego, bo to jest wstyd. To prawda? Prawda. No, patrzcie, widzicie co on robi? To jest nienormalny człowiek, on bije płot. A co tak to się pilnują? Stało? Wybuch samochód, wie pan? Tak właśnie pilnują. Tu jest pełno turystów, jest plaża, środek lata, tak? I co? Turystów jest pełno, a oni tu cyk. Nawet nie potrafią upilnować, żeby samochód w miejscu stał. Wiedzą, że tu jest niebezpiecznie. Niebezpiecznie przy turystach. Czy to jest normalne? No nie jest normalne, ale wie pan co, ja tam mam swój garaż. Nawet mi nie chcą pozwolić na wejść.
No, no właśnie, to jest wstyd. Powinni pozwolić zobaczyć, czy rzeczy pana zostały... Tak. Ten, cały, bo tam był wybuch, tak? Dokładnie tak. Mogę tu wejść? O, chyba nie. Chyba nie szczególnie, wiesz? O, o, właśnie. Hmm. Oni mogą być, my nie możemy. Co to jest za... Dokładnie. Znaczy podatki. Rozejdź się, rozejdź się. Pana zapraszam na komendę za obrazy funkcjonariusza. Ja się pana nie boję. Może od drugiej strony powiedzieć. Nie wiem, czy ci to uda. Ja się was nie boję. Spierdalamy, panowie. Idziemy, idziemy stąd. O, jedziemy stąd, jedziemy. Szybko, wsiadajcie, wsiadajcie. Co jest grane, ty? Nie wiem, to na pewno prawdziwy Weasel, bo teraz tak się zastanawiam. Nie wiem, ale po lewo patrz, też wszystko jest zamknięte. No, chyba tutaj wszystko sprawdzają, wiesz? O cholera, widzowie. Chyba nam wszystko zabierają, zobaczcie. Ja nie wiem, ja nie chcę pytać, dobra, po prostu... Ja też nie chcę pytać. Ja zabierają nam wszystkie pasz moje BM-ka. Cholera, Travis dzwoni. Mówi, zabrę. No, cześć stary. Co cześć stary? No cześć, no już po pracy. Spoko, że po pracy, a wiesz, że... To się dzieje. Drogi, nasze zioło policja zabrała? Troj, tam nic nie ma już. No to... jesteśmy stratni ile? Kilka tysięcy zapewne. Tak. Dobra, zaraz będę po ciebie. Ja... Znaczy ja już jadę. Jedziemy, no. Bo młody odebrał nas z mamy samochodem. Dobra. I spotkamy się przy chadzie, jo. Dobra, jo. Ci co znowu? Przyjechali go. Właśnie, zobacz. Policja potrąciła tego innego obywatela, niczym nie zawinił. Został potrącony przez policję, to jest wstyd i hańba. Okej. Tu mamy świadków. Dobrze, a mam pytanie. Jakie? Dlaczego tam jest krew na masce? Jadłem na lesiki z dżemem. A, dobrze. Jak gadałem z policjantem, walną mi w talerz i walnęły na lesiki o mój samochód. Dobrze, Troy, chodźmy już, proszę. Miłego dnia. Nie nagrywajcie tego samochodu, to usuniemy. To jest wstyd i hańba. Dobra, takie coś się powinno dziać w tym państwie, w tym kraju i w tym mieście. To jest wstyd. Ale policja też przejechała, nie? Tak nie powinno być. No, właśnie nie wiem. Jedziemy. Nie widzisz? Jakoś nie zwróciłam uwagi, wiesz? Nie, co to tylko, że oni... Ale już chyba ich mają, widzisz? Dobra, znowu uciekają. Widzę. Dobra, jedźmy stąd, wiesz? No, lepiej jedź, bo zaraz będzie przypomina dla nas. Ogólnie Travis wyszedł już ze szpitala z Norą. No to pora pani podjechać. Wyszło, że Nora nie jest w ciąży. Co to ma do rzeczy? No byli u ginekologa, tak? No nie... Dobra, ja nie chcę pytać. Dobra, po prostu zamknijmy temat. Nie, no żartuję. Oni jadą do domu już. Czym jadą? Młody po nich przyjechał matki autem, nie wiem, coś takiego powiedział Travis. Czy naprawdę dajcie mu prowadzić? Ja się obawiam, że kiedyś się rozbije. Wiesz co, ja nie wiem i też nie chcę wiedzieć. Jak jeszcze matki autem, no to w ogóle. Ta. Ciekawa jestem, czemu młody przyjechał tym? Nie wiem i nie wiem... Wiecie dobrze, co? To zamówiłem im pizzę. Zapukałem do nich. Tak. Dobra, trudno. A to nie jest BMK, widzowie Nory matki? Ty, ale twoja mama to bogata jeszcze ma taki samochód. Ty. Każdy ma takie same samochody. No właśnie nie wiem, co tu się dzieje. Wszyscy po kolei. Co? W ogóle... I to popularne ostatnio to auto. To osiedle powoli już mi się nudzi. Co, chcesz szukać czegoś nowego? Kupiłbym willę. Jak? Za co niby? No jestem bogaty. No to że lepiej, żeby się o tym nie dowiedziała. Spokojnie się nie dowie. Siema. Siema, prawie schowaj telefon. No, że pożyczyłem samochód. Już. A, widzę, że każdy ma podobne samochody. No, tak się złożyło. Bardzo dużo tych samochodów za tym widzę. No przecież on jest popularny. Ta, popularny, ciekawe. Dobra, gołąbeczki, i co tam wyszło u ginekologa? Jakie, co? Jakiego ginekologa? Słucham? A nie byłeś u ginekologa? Nie. Poza szyciem to słyszałam, że no właśnie, że coś się działo. Po dzisiejszej nocy to nic chyba Lidia będzie musiała iść do ginekologa. Tak. Że co? Ja mam czarną dziurę, proszę mnie o nic nie oszukać. Niedługo trochę to będziesz musiał po śledzie chodzić. Mam dziurę, więc nawet nie wiesz, co się działo. Ty, po śledzie? Tak. Dobra, wiesz co ci powiem? Jesteś jeszcze prawie alimenciarzem już, a ty chłopie już... Jezu! Nie, ja nie jestem twoim bratem. Twoim bratem z alimenciarzem. Dobra, przepraszam, bo go nie zostawić. Ale przecież on już dostał... Przecież on teraz nie jest, bo teraz dziecko jakby jest u niego. No właśnie. Ciekawe, ile będzie jej wychowywał. Na pewno krócej niż ciebie. Pewnie się zdenerwuje i woli będzie już alimenty płacić. Dobra, może wróćmy na Ośkę.
A to co w końcu z tym ugadaniem się z naszymi? No to właśnie bym pojechał. No dobra. W ogóle ty jak bliźniaczki. Nie, z której jak strony? Bliźniaczki. Ej, w sumie nie zwracam na to uwagi. Co my? W sumie z twarzy. No strasznie podobne, tylko inne włosy. No. Młody oceń. Nie wiem, ja nie widzę podobieństwa. Ja też nie. Nie no, jakieś tam jest podobieństwo. A gdzie jest twoja dupeczka, młody? A, szkoda gadać. Czemu szkoda gadać? Nie wiem. Nie wiem, okej, no, okej, dobra. Jaki jest speszony, dobra, chodźcie. Ty idź młody, odstaw ten samochód, mamie. Niech coś zrobi tobie. No, to jest dobry pomysł. Ty młody, ale ogólnie wiesz, że bagażnik cię czeka. Bagażnik? Ale przecież on musi auto wziąć. A, no tak. Ale jak rozbijesz, to nie jest nasza wina. Spokojnie. To go nauczył jeździć. Chcesz go puszczyć tak samego? A co mi dochodzi? Przecież to nie nasz samochód. Może nie, ale on sobie krzywdę zrobi. To widzicie, jak on jeździ? Jak? W ogóle ktoś go uczy? Chyba ja go pouczę. Skąd on umie w ogóle jeździć, jak on ma 14 lat? Ja nie wiem. Ale drifty. No i znowu na takim samym miejscu, ja nie wiem, co ty masz do tego miejsca. No przecież to jest jego samochód, jego papiery to może, nie? To jest jego ulubione, nie? Jak to moje? No inwalida, widać. Twoje jest ten samochód. Co? Hey yo, man. Siema. Siema. Dzięki, przyszły. Ej. Ty, Troy, akcja jest. Nie przewidzę ci, Bohora. Nie o to chodzi. A co? Nie chcę jakiś tam twój weekend. Kolega ten kupić tam tej bety mojej? Może on, bo moja się spaliła. Za ile? Nie wiem, bo muszę coś rodzinnego kupić. Dobra, ale za ile? Żebym mógł, ale... Dobra, nie kupuj tego badziewia. Jaki badziew? Miałeś taką samą, kurde. No widzisz, że się spaliła. No, a myślisz, że taką się spaliła? No na pewno nie. 15 koła. 15? Tak. 17. 15. Już ciężko jeszcze w ogóle chcę to kupić. Dobra, 15 i paczka pieluchów. No dobra, nikt nie wie. Tu masz już 15 050 dolarów na paczkę pieluchów. Sam sobie kupić. A ty co tam oglądasz? Dobra, To czekaj, to zaraz piszemy umowę. Bo ja to muszę się pozbyć tego. Dobra. Bachor jak siada tam na ten to... Jak jadę, to nie ma co. A jak widzisz twój rej, to się nie dziwię. Może to nie wina samochodu. Jesteś niemiły dla brata, wiesz? Bardzo niemiły. Ciekawe, czy Markus byłby dumny, że już razem mieszkacie tam? Kurde ty. Kto powiedział, że my razem mieszkamy? No nie wiem, no. Dzisiaj nie widziałem ten. Można czego zamieszkać stąd jakieś 1/4 mili? I było słychać. Staliśmy dzisiaj. Posłuchiwaliśmy was, całą ekipą. A, no! Czyli dobrze mówiłem! Czyli no, dobrze! Tak, się, że no i co was było słychać? Czyli dobrze pamiętałem w nocy. Po prostu pukaliśmy wam do drzwi, wy nie otworzyliście, ja tam słyszałem tylko ten jest boom, cyk, cyk, ram, pam, pam i tyle. No. Czyli jak? No, czyli nie byłem aż tak pijany. Żeście się ugadali, na 100% żeście się ugadali na to. I nie wierzę, że nie. No nie. Nie, no wcale. Ja sam to słyszałem. A już zacząłem wierzyć Trojowi, że byłem aż tak pijany, że mi się to przesłyszało. Dobra. Ale jednak nie. Maka Boga czyściliście, no i cześć. Dobra, akcja jest. Ty, co ty? Chodź tu. Co? Dawno się roboty nie miałeś, a jest robota. Jaka robota? Dzwonili za resztą. O, mamy jakieś... metalowe łyżki przywieźć, bo mówią, że plastikowymi nie będą mieli. A, czyli to samo słyszałam. To... nie wiem. Nie no. Billy mówił, że on miał to zrobić, ale nie zdążył. Dzisiaj będzie przewóz samochodów. 18. Lewa autostrada. Będą jechali do Paleto, ciężarówka. I macie takie zadanko, nie? Przechwycić to. 18, tak? No, o 18 jakoś będą tam jechać, nie? I to były jakieś samochody, nawet jeżeli by jechały jakieś maluchy. No tak. Ja nie wiem, co tam jest, ja tylko wiem, że to trzeba wziąć. 18, dobra, zapamiętam. No i git. No i teraz Bachora przewin. No chyba sobie śnisz. Lidia, przewiniesz? Przepraszam, a co ja jestem? Ej, ja bym wam zostawił tego Bachora na tydzień. Będziecie ja tak się zastanawiam, naprawdę nie jestem ten... Nie ani komuś osiedlową, bo ostatnio to co chwilę słyszę od kogoś, że on się czyimś dzieckiem zająć. No, wam by pasował taki Bachorek. No nie no, chyba nie. Zostawię go u wuja. Nie. No wujasek nie weźmie. Przecież Trojan nie potrafi w takie rzeczy, proszę cię. Travis by potrafił. Nie. Oboje nie potraficie. Albo młody. Zacznijmy od tego. O, młody. Młody to sam dopiero wyszedł. Na mnie czas chyba. Zostawcie go. A może my młodego wychowamy po prostu? Właśnie my młodego wychowujemy. No to dam wam Bachora wychowujemy. Nie tego młodego. My tego młodego już wychowujemy.
Ty, Hawajczyk, my spadamy. Dobra, no to mówimy, że tak naprawdę Troy oglądał pronocznie. Co? O? Okay. Dobra, byłem zabijany, żeby o tym myśleć. Okej, dobra. A, dobra, próbuję wam powiedzieć. Koledzy z tamtego forum Drive nas przeopali. No i co? No i co? Grozili nam bronią i kazali nam ukraść wam towar. No to spoko, no to już masz plusy mieszkania tam, nie? Już możesz się Markusowi pochwalić. Ale co, mam wam ukraść to, czy co? Jak tylko ukradniesz, no to wiesz. Kyle, proszę cię. Ja nie będę miał jak ciebie uratować, nie? Mimo, że jesteśmy braćmi, to ja nie będę miał nic do gadania, nie? Możesz mi wylizać tego palca. Możesz wylizać pieluszkę Bachora. Tak jak obiecałem, w sumie to, że się zużył, to jest twój samochód. No za to, że jest zniszczony. A po co mi to? Weź to sprzedaj i daj mi pieniądze. Serio? Nie chcę samochodu, nie przyda nam się drugi, tak szczerze. Kupiłbym inny. Ty, mam pomysł. Jakbyśmy sprzedali te dwa samochody, to będziemy mieli 100 koła około, nie? Patrz tu. Sean. A jaki Sean? No jaki Sean, młody? No. Właśnie. No. Kornishon. Dobra, to co? Możemy ogarnąć tak. Wystawię może te dwie fury. Byśmy kupili jakąś dobrą, dowaloną. Starą osobówkę. Może jakąś BMW. Gdzie one poszły do chaty? Nie wiem. Chyba tak. Chyba. Młody. A w sumie i tak mam pomysł. Wiem, gdzie teraz pojedziemy. Tak. Chcesz nam zaimponować? Mhm. Przebieraj się, jedziesz z nami na akcję. Ej, dobra. Ale już. Dobra, chodź. Musimy gdzieś pojechać. Gdzie? Troj, chodź. Gdzie ty chcesz jechać? No, zobaczyć, co z tym warsztatem. Już byliśmy już. Byliście już? No. Co z nim jest? Dupa, zamknięty przez psy. Kurde. Dobra, przebieraj się. Dobra, widzowie, my idziemy się przebrać, bo za chwilkę wybija godzina 18, także musimy być gotowi do akcji, żeby porwać ciężarówkę z samochodami. Ma być jakiś transport samochodów, ale nie wiem po co, idzie, mamy go zawieźć. A dobra, widzowie, trudno, przebieramy się i jedziemy po tą ciężarówkę. O, widzowie, ja już przebrany, tylko jeszcze nie mam maski założonej i widzę, że już ktoś tutaj biegnie. Czy to Travis, czy młody? Nie, Travis jest tutaj po lewej, po prawej jest młody. Okej. Okay. Gotowi. No ja sobie założę kawiczki w samochodzie. Ja dopiero teraz założę maskę, założę później. Przynajmniej musimy ukraść jakąś furę pierw. Nie pojedziemy tym. Dobra. Młody, bierz spróbę ode mnie. Nie, bo w sumie ta. Ja też mam Glocka i automata, to, ale dobra, jak chcesz podać, to daj. Dobra, to daj mu Glocka. Dobra, aż, ja ale do zwrotu. Ja sam wezmę Glocka. To ja będę automatycznym. Dobra, może podjedźmy tutaj po prostu pod Megamola. Założę od razu maskę. Rękawiczki sobie założę od razu. Dobra, ale furę tutaj może zostawić, co? No można. W ogóle ma w ogóle co chodzi z tym, bo się nie skupiłem wtedy. Zaraz ci powiem, tylko pójdę po furę. Dobra. Dobra, widzowie, czas biec szybko po furę. Mamy już założoną bandanę. Tam ktoś wysiadł z auta, nie wiem, ale mamy też rękawiczki. Dobra, idziemy szybko po furę jakąś. Dobra, widzowie, też dostaliśmy jakiś SMS, teraz nie wiem od kogo w sumie. Już sprawdzimy od Lidii. Ja ogólnie znalazłyśmy trzy myszki tu. A to się może się obrazić, dobra. Później ogarniemy. Oki. Później ogarniemy. Już słyszałem w ogóle strzały, jak zwykle na dzielni. Dobra, chowamy telefon, bierzemy tą furkę i co? Lecimy szybko po naszych. Okej, widzowie. Okej, żebyśmy nie złamali tylko tego. To będzie ten, pyk. Okej, pyk, pyk. Dobra, otwarte, widzowie, wchodzimy. Wow. Dobra, widzowie. Jaki sportowy, to jest R-ka, widzowie, to jest R-ka. W sumie nie znam się jak Golfa, ale wiem, że to jest jakiś R coś tam. Dobra, tyle nam wystarczy, widzowie. Wsiadać. Dobra, młody. Tak. Jesteś gotowy na akcję? Jestem. Pamiętaj, że to jest twoja pierwsza chyba taka mocna akcja, nie? No, pierwsza. Ha. Dobra, pamiętaj, strzelaj tylko kiedy trzeba. Dobrze, zapamiętam. Dobra. Dobra. Travis, przesiądź się ze mną. A ty młody idź do tyłu. Dobra, pakuj się, Travis. No. Ja wskoczę na tego, nie? Na ciężarówkę. Dobra. Dobra. Tylko trzeba czekać, aż będzie jechał. Jak będziemy się komunikować? Zaraz. Będę dzwonił do ciebie, tak? Dobra, to będziemy przez telefon, jak coś dobra. Będę się dzwonił, jak coś będzie się działo. Dobra. Niech jedzie ciężarówka. Jak wygląda ciężarówka, coś wiesz? No nie, no samochody ma po prostu przywozić, tak? No dobra, na razie tu pustki. No pustki, no, na pewno jej nie ma. Co? Dobra, widzowie, czekamy w tym Golfie na ciężarówkę, jak będzie jechać, to tylko wiecie. Podjedziemy, wchodzimy na dach i wskakujemy szybko na ciężarówkę i co? Zabieramy po prostu stery z ciężarówki i jedziemy. Tylko żeby ten gościu policji nie wezwał, bo jak wezwie, to będzie przechlapane. Co, widzisz coś? Jest prawie godzina 18. Aś, nic. Kurde, no to może fake jakiś z tym, albo inną trasę ma. Spokojnie, spokojnie. Schylmy się też, żeby wiesz. Ty faktycznie coś jedzie z samochodami. Dobra, stary, ruszaj, ruszaj. Wow, ale bryki tam są, widziałeś? O kurde, no. Wyłącz awaryjne. Dobra. Dobra, stary, gotowy? Ustawię się z drugiej strony może. Z drugiej strony się ustaw, no. Okej, uwaga, w gotowy. Stary, skaczę.
Dobra, widzowie, musi się to udać. Dawaj. Dobra, widzowie, udało się, dobra, Travis tam z tyłu jedzie. Ale teraz tylko musimy jakoś go zatrzymać. Dobra, widzowie, nie wiem, musimy jakoś może odczepić tą naczepę. Albo samochody zacząć odczepiać, nie wiem. Travis! No! Co ja zrobić teraz? Może go zatrzymam. Czekaj. Cholera, widzowie, to... O, cholera. Okej, uderzył. Wysiadaj, wysiadaj. W tej chwili. Wsiadaj tutaj. Jedź, 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 jedź. Dobra, widzowie, mamy te samochody. Mamy te samochody, tylko zaraz się psiarnia zleci. Rozdzwoń do nas. No. Gdzie to zawozimy? Nie wiem, do Kyle'a trzeba zadzwonić. Wiesz, do niego zadzwoń i mi powiedz. Ale dobra. Ja jadę w góry. Dobra, widzowie, musimy jakoś szybko zawinąć, tutaj zjechać z boku, żeby wiecie, raczej jakby policja jechała, to by, wiecie, nam nic nie zrobiła. A mamy strasznie zniszczoną ciężarówkę. Jakie tam są samochody? Widzę E60, M4 jakaś, Coquetta i Charger. Dobra, okej, odzwania do nas. Co jest? Dobra, zawracaj, musimy na doki jechać. Musimy szukać tam Raptora jakiegoś. Na doki, musimy jechać z tym na doki, jak zobaczymy Raptora, to oni tam będą. Dobra, stary, to ja pojadę tą górą, no ja już nie mam tu jak zawrócić. Dobra, to jadę za tobą. Albo przed... Stop, w razie jakiś problem. Dobra, jedź, jedź w prawo tutaj. Dobra. Dobra, widzowie, on będzie jechał z przodu, będzie pewnie wyłapywał, jakby były jakieś problemy. Ale dobra, łatwo go zatrzymał, tylko widzowie, ze stresu by zatrzymał tego typa, więc trochę bez sensu, mogliśmy go zostawić, ale dobra, już trudno, jedziemy, nie ma co. Dopiero co dojeżdżamy do tego portu, do Jetsam Terminal, przed nami jedzie ten Golf. Tego Golfa w sumie możemy też jakoś sprzedać, przy okazji, nie musimy go niszczyć, ale w sumie troszeczkę go zniszczył tam Travis, jak wiecie, zatrzymał ciężarówkę, ale dobra, i tak musimy jakoś się pozbyć tego samochodu, bo nie możemy mieć go kradzionego. Okej, szukamy teraz tego Rama, tam Raptora. Gdzie oni chcą jechać? Tam, gdzie jest, to i Raptor, widzowie. Co jest? Jest Raptor, to tutaj. Bro, co mam dalej zrobić? Wjechać do tego garażu? Tak, tak. Do magazynu wjeżdżaj. Dobra, spróbuję. Dobra, widzowie, nigdy nie jeździłem ciężarówką. A spróbuję tutaj jakoś wymanewrować tymi, czy w ogóle ta naczepa tam wejdzie. Więc spróbujemy. O, widzowie. O, chyba wątpię. Chyba w to wątpię. Nie ma jaj, widzowie, nie ma jaj. Znaczy, w sumie są, ale no nie wjedziemy tam, nie ma opcji. Stary, nie wjadę tam. Dobra, to zaraz tu powinni być. Dobra, to tam naczepę po prostu zostawię. Dobra, chyba przejechał jakiś dziadek, nie wiem czy to do nas, czy nie. To się pojebało! Co? Wybieram mi się! Tu transport miał być! To jest umówione! Co, transport miał być, tu tak? Tu jest umówione, że macie tam z tyłu być! Trochę wody obok nas! Czy tam? Nie, tam! Tam gdzie ja byłem! Tu tam powiedzieli, że mam tutaj zostawić. I wam tak nie powiedział, w tej chwili wyjmujesz mi to stąd i jedziesz tam na tył. Dobra, już, spokojnie. Ja pierdzielę, widzowie. Troj. Co? Położysz mi na chwilę telefon, bo mi się rozładował. Masz, trzymaj. Poszedł do Norę zadzwonić, no dzięki. No. Jak mój telefon znowu, przed chwilą do mnie dzwonił. Dobra, tym Golfem też by się... O, dobra, chyba już go nie sprzedamy. Dobra, gdzie oni chcą, żebym to zostawił? Tam może wjechać? Od strony wody? Tutaj ten garaż... Nie, ten garaż chyba nie otwiera, widzowie. Albo może? Chyba o to mi im chodziło. Dobra. Co jak co, chyba widzowie, udało się, dobra, odczepiam to. To trochę wystaje ta naczepa. Jak? Nie, dobrze. Teraz zapamiętaj. Wyjedźcie bramką numer 1, tam są przykupieni. Numer 1, dobra, dzięki. Bo tam normalnie to by się pytali. Dobra, spoko. Co przywieźliście i tyle. Spoko. Dobra, widzowie, bramka numer 1 musimy wyjechać, bo wiecie, no przekupieni są, tak? I co? Zapraszam. Zapraszam, widzowie, zapraszam. Ile pieniążków dla nas? Bo trochę to było trudne. Okej. Okay. Boni, od kogo ty byłeś? Od Billiego. Tak. Ale gdzie inni? Ci inni w przałcie czekają. A co? No, przydałoby się zobaczyć chyba. To ja im przekażę. Wow, piękna firma. Dzięki. Dobra, czas na wypłatę. Dobra, co było? I... Nie wiem. Dobra, młody człowieku. To na ciebie. I przyjdziesz kolegom. Ile tam jest? O 500 do łapek. A, czy 15, dobra. Dzięki wielkie, ja jestem T. Jak ciebie nazywają? Stary Joe. Stary Joe, dobra. Dzięki, stary Joe. Chyba powinieneś, żeby jutro przyjechać. Jutro? Jutro. O której? Najlepiej z rana. Z rana? No jak nie, to po południu. Dobra, to po południu lepiej, bo ja szkołę mam rano. No to później, to później. Dobra. To trzymaj się, Joe. Hej tam. Dobra, widzowie, trzeba znać naszym ziomeczkom po piątaku. Kurde! Co? To było przez przypadek, odtunąłem ci wiadomości z Lidią. No, ciebie posrało. Przez przypadek, stary, kurde, no. Dobra, trzymajcie po piątce. O kurde, dzięki, stary, sorry. Dziękuję. Ale, no, dzięki, że dałeś mi zadzwonić.
Widzę 5000 na aspek. Zadzwonić, zapytać, kumasz, nie? Zeno, Miro, co? Mam ciekawy pomysł dla naszej dwójki na dziś wieczór. Dobra, widzowie, okej. Okay. Słodki? Nie no, spoko. Zdzimy się. Dobra, widzowie, to co? Ruszamy. No co, przebierajcie się, musimy jechać bramką numer 1. W ogóle Lidia się ze mną chce widzieć. O kurde, co? No, dobra, czekajcie. Stary, dobra. To weź mnie odwieź szybko na HT i się z nią spotkaj, kurde. No dobra, spoko, stary, ja się jaram. Napisała do mnie słodki. O kurde, to nie, Larry, nie się zmakierowało, to jest to zawsze, nie ma nogi. A to, kurde, hopie. Co? U. Co? Kontrola, proszę zjechać! Jedź, nie ma co, mam pewien samochód. Zapraszam. Jaka kontrola, co? Rutynowa kontrola, sprawdzam dokumenty samochodu i tak, spokojnie. Nie mamy czasu, on jest umówiony na randkę. I co mnie tam chodzi? Kontrola to kontrola! Dobra, już, spokojnie. Proszę przygotować dokumenty, ja już idę. Co teraz? No i jedź! Edward, weź tam wsparcie, wezwij! Razie czego, bo tu przyjeżdżają. Już, już, zaraz. Proszę dowód osobisty. Proszę wyjść pojazdu. Nie mam w sobie. Proszę opuścić pojazd teraz. A prawo jazdy albo dokumenty samochodu? Nie ma. A tak przy wyjeździe? Przy wjeździe nas sprawdzali. Tam nie ma ten. Na razie nikogo. Proszę wyjść z samochodu. Travis! Dobra, szybko puszczacie nas. Gościu! Teraz! No. Wsiadaj! Zapamiętaj blachy! Dobra, chyba ja sobie zapamiętają sobie blachy. Stary, ty jesteś głupi? Nie było kamer, patrzyłem. No wcale. No nie było. Ja pierdziele. Musisz szybko na radkę jechać. Stary, nie ma czasu. To wiem, wiem. Dobra, jedziemy. Dobra, stary. Zostawię ci auto, pozbędziesz się go, co? Dobra, z młodym pozbędziemy się, a ty jedź na rendezvous. Dobra, jadę. Dobra, powodzenia. Na razie. Dobra, widzowie, chyba tak pojadę, no nie ma co, no nie ma co się przebierać, skoro już chciała teraz. No co, widzowie? O cholera. O cholera. Widzimy się zapewne, widzowie, na Mirror Parku. Dobra, widzowie, jesteśmy na Mirror Parku, tylko pytanie, gdzie jest Lidia? Może ją gdzieś wyszukajmy, ta widzę, ktoś idzie, jakaś typiara. Dobra, staniemy tutaj. Ja nie po prostu poczekamy. Cholera! Prawie nas rozjechała jakaś stara baba. Dobra, wejdziemy na tą może wysepkę, będzie nas widziała z każdej strony. No i co, widzowie? No i czekamy! O, dobra, idzie Lidia. Ciekawe, po co się chciała spotkać. Hej. Cześć, to po co się chciałeś spotkać? Ty się chciałeś spotkać? Czekaj, co? Jak niby ja? Napisałaś mi SMS-a, tak? Co? Przecież ty mi pisałeś SMS-a. Nie, napisałaś: hej słodki, chciałbyś się może zobaczyć ze mną na Mirror? Mam ciekawy pomysł dla naszej dwójki na dziś wieczór. To mam bardzo podobną wiadomość. Tak? No. Czy mnie okłamujesz? A co chcesz zobaczyć? Proszę cię bardzo. Zerknij sobie. Dobra, wszystko jasne. Co jasne? Travis do mnie pożyczył telefon i powiedział, że usunął nagle dziwnie wiadomości z tobą. Czekaj, Nora też brała ode mnie telefon. O Boże, ja się nie zorientowałam w ogóle. Czyli oni to zaplanowali. Cudownie, naprawdę, cudownie. To może się jakoś zemścimy. Niby w jaki sposób? W jaki? Może weźmy ich na kolację. Tak, żeby nie wiedzieli. Czyli też będziemy robić spiski takie jak oni, tam? No co, oni mogamy, nie? No niby można. Dobra, ale przydało się jeszcze ich takiegoś wkręcić, wiesz? Jak? No nie wiem, no przydało się im coś powiedzieć. O cholera. Co? Widzisz to, co się dzieje po prawo? O jest, widzę. Nie no, nie. Czy oni naprawdę... Nie mogę po prostu. To jest klama? Właśnie... Nie. Myślałam tak. Mimo sobie zakochany poru. O co chodzi? Ja mam wiedzieć? Przecież ja nie wiedziałam, że tu przyjedziemy. Znaczy, że ja tu w ogóle będę na początku. Panowie, o co chodzi? Nic nam nie powiedzą, oni po prostu grają. To cudownie. Może po prostu jedźmy stąd, bo teraz jeszcze raz coś tutaj zaskoczy. A masz auto? No mam. To dobrze, bo mnie Nora zostawiła bez mojego auta. Tak tutaj przyjechałaś? No ona zabrała moje auto, bo powiedziała: weź no, wrócicie sobie tam, tu. I tak zaczęła gadać. Puść mnie. Proszę pana, da nam pan przejść? Puść mnie, powiedziałem, ostatni raz ostrzegam. Jezu, dobra, już nie denerwuj się, ja rozumiem, że oni takie coś zaplanowali, ale... Ale nie chcą nas puścić, byśmy sami zaplanowali sobie wieczór. Aha, czyli odprawa do samochodu. Cudownie. Coś tu jest dziwnego, widzowie. Tutaj róża dla państwa. Dziękuję. Proszę, Lidia, to dla ciebie.
Dzięki. Co to jest? Co? Jaką limuzynę? Co? Ty, o co chodzi, Lidia? Ej, ja nie wiem, ja jestem w szoku. Ile mamy zapłacić za to? Ej, wiesz, oni ci nic nie powiedzą, wiesz? Dobra, wsiadaj. Zapraszam. Dobrze. Strasznie to dla mnie dziwne. A myślisz, że dla mnie skąd oni mieli na to pieniądze? A może Nora, bo ona, wiesz, z bogatej rodziny? No, nie no, zamorduję ją chyba. Nie no, nie mogę. Ej, to mnie... Nie wiem, czy to ma mnie bawić, czy to ma... czy mam płakać po prostu, że oni takie coś robią. Ale za to pytanie, gdzie jedziemy teraz? No właśnie, nie wiem, gdzie my jedziemy, chciałabym wiedzieć. Kurde, widzowie, to jest bez sensu, że oni nam tak coś organizują. Powinniśmy sami sobie tak coś organizować, a bo poza tym, nic wiesz nie wiemy. Co? Ogólnie twój brat zaczął mi o ciekawie rzeczy dogadywać. O jakich? Żeś ciekawie kiedyś na mnie powiedział, się zastanawiam, czy to prawda. Co? W klubie, jak sobie tańczyłam z Big Beam. No. No to powiedziałeś Sean i nie dokończę. Podobno. Co? Nie mógł, nie wiem, tak Kajn powiedział mi ostatnio. Ja tak się zastanawiałam, czy na pewno ci kiedyś powiedział. Jakbym tak powiedział, to by przecież się z tobą nie zdawał, tak? No pewnie tak. No to rozwinięte jest i temat zakończony. No dobra, czyli nic takiego nie było, tak? Nie. Okej, okay, czyli jak zawsze Kyle musi coś sobie naściemniać. Tak, nie słuchaj go po prostu. Dobrze. I ja nadal chcę wiedzieć, dokąd jedziemy. Ja też nie wiem. Panowie, gdzie my jedziemy? Nie wywoźcie nas, bo zaraz was odstrzelę. Dobra, przestań troj. Dobra, już, okej. Okay. Spokojnie. Wy mają przecież za to zapłacone, to. Aha. Dobra, widzę, wyciągam broń. Co? W czym problem? Ojej! Co jej? My jesteśmy podstawieni tylko, nie strzelaj! Tak, podstawieni? Uspokój się! Postrzelaj już, dzieciaki! W tej chwili! Dobra, ja nie wiem, co się dzieje. Co tu robicie? Ale zapłaciliście za to! Zapłacili nam za to! Za co? My jesteśmy sztuczni! Sztuczni jesteśmy. Dobra, ja nie mogę, ja chyba będę musiała się ich dopytać, o co chodzi. Miałeś się dowodzić, że jesteś bohaterski czy coś. Nie zmieniajcie no. Tak? Jesteś bohaterski. Limuzyna nas tutaj podwozić. Dać. A chcecie w mordę? Teraz nie. Zapłacili wam za to, tak? Żeby dostać mordę, tak? Jezu, dobra. Troj, poczekaj, wiesz co? Wiem jak ładnie ich ugadać. I weź i zostaw są tylko dzieciaki. Gdzie ten trzeci uciekł? Nie wiem, muszę iść, bo tylko chcieliśmy zrobić trochę. Zdupiaj stąd! Już! Co cudownie, idziemy z buta, to po pierwsze. Co? Po drugie, zastanawiam się, co tu się dzieje. Jakby co? Ja nie wiem, co oni zaplanowali w ogóle. Co to był za pomysł? Poczekaj, nie ma opcji. Dzwoń do tego frajera. Nie weź go tak nie nazywaj. Po pierwsze, trochę zabawnie jest, ale zastanawiam się, co tu się dzieje w ogóle. Pozłączę się, dobra. Popamięta mnie. Dobra, widzowie, strasznie dziwne tutaj było spiknięcie nas. Nie udało im się, ale chociaż troszeczkę czasu spędziliśmy razem, to można sobie przyznać. Dlatego, widzowie, pamiętajcie, łapeczka w górę dla naszego troja za udane spotkanie z Lidią. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji na tym kanale, żeby nie przegapić kolejnych odcinków Życia ulicy GTA 5. No i czy... O, jeszcze przyjechała limuzyna po nas, nie wiem po co. A co, widzowie, my się widzimy już jutro o godzinie 17. Siemano, cześć.